No, to będzie dzikie szaleństwo, bo to będzie króciutka relacja z meczu, który odbył się w kwietniu, ale tego roku. A okazja do publikacji jest szczególna, bo na tym stadionie, który zaraz zobaczycie, stadionie w Radości, w najbliższą sobotę Kartofiska zagrają mecz w ramach Pucharu Polski. Naszym rywalem znowu będzie bardzo groźny bar ulubiony ETV. Więcej szczegółów klasycznie pod filmikiem. No to teraz zapraszam do zapoznania się z tym wspaniałym obiektem, na którym zagramy. Kino familijne, czas start. No, to nie będzie zwykły mecz, bo my tu dziś w rodzinnym gronie, ojciec, syn i dziadek. Ja za dziadka mam robić? No to dziadek, no. No, to będzie wielki mecz Ligi Siódmej. Gospodarze to? Parafialny klub sportowy Radość. A goście to? Ojciec jest mądrzejszy. Nie wiem. No. Jakby kogoś to interesowało, to drużyna gości nazywa się KS Puznówka. O kurwa! I wyrzeźbili, kurwa. Rzut karny dla... Pizdówki. Nie, jak on się nazywa? O kurwa! I mamy sensację. 0 do 1. Jakiś sędzia taki anemiczny na linii. Jakiś taki mizerny. Ciekawe, czy się ciągnie do końca. No co, no widzisz jaka chudzina. No. Można by mu coś kupić, nie? Piwo na przykład. Teraz będzie sprawdzian. Test wiedzy. Co masz? Magazyn, legendarne czołgi i... I sprawdzimy. I sprawdzimy, czy tata zna się na czołgach. 7 TP. Każdy taki czołg? Polski. A wiesz, gdzie możesz go zobaczyć? W Belgradzie stoi. A to prawda, tak. Tito stoi w Belgradzie. No w muzeum Tito tam, tak. Wojska tam, co jest gablotka z Tito. Dobra, kurwa, mecz jest, kurwa, nie pierdos. No. Piję to piwo i ci pierdolę tą pustą butelkę, chyba że wezmę tam. To by było zajebiste. Aaaa! Patrz. Ja pier... Do przerwy 0-1. Ma coś do picia? Znaczy mam, no ale piję. No weź, daj bójka. Nie dostaniesz nic. Ale nie otruj się. O, o kurwa! Ej, nie takie złe. Ja pierdolę, synka trzeba karmić w te pierdolę. Co ty masz iPhone'a? No co? Pięknie. Skąd ty masz takie rzeczy? Ukradłem i albo znalazłem, nie pamiętam. O kurwa. Coś z tego będzie, nie no, teraz musi być. No i co? No i kurwa się wydarzyło. 1-1. O, patrz. Dobra, 2-1, ale ta dobitka to było kurwa mistrzostwo świata. Kurwa, idą za ciosem. O kurwa. Nie ma. Pierdolę. Nie no, rozkręciła się ta druga połowa. Tak to. Yes. No dobra, to... Podsumujcie to, no. Fajnie tak z synem na świeżym powietrzu spędzić trochę czasu, nie? Nie, no tak, no grali dobrze. Tak? No. Ale kto grał w ogóle? Kto grał? A kto grał? A i co? Jaki fany jesteś? No. A w Rygce? No i to tyle, jeśli chodzi o to spotkanie. Wszystko wskazywałoby na to, że było 2-1. Tam było jeszcze trochę więcej bramek, chyba 4-1 było dla gospodarzy, ale... Jakoś tak te gole się zawieruszyły. No i co? I zapraszam klasycznie do przeczytania komentarzy pod filmikiem, bo tam będzie m.in. o tym meczu naszym najbliższym.